No, zgodnie z obietnicą zaczynamy temat magazyn energii za 900 tysięcy plus pierdoły. Tak, dobrze słyszeliście. Ale to nie wszystko, ponieważ wiecie, że ja się do tego tematu od pewnego czasu przygotowuję i aby lepiej Wam to wszystko pokazać, już część filmów w tym kierunku przygotowywałem, bo wiecie, zapewne pamiętacie, że dawniej magazyn energii, no ten pierwotny, czyli akumulatory kwasowe, miałem w piwnicy na stelażach, poustawiane, połączone, na ścianie wisiały falowniki. To wszystko z tej piwnicy zostało najpierw przeniesione w ogóle, bo to było tak, że tam nawet wylewek nie było, więc przestawiłem to, bo wylewki robiłem etapami. Był materiał o wykonaniu wylewek w tym pomieszczeniu. Później był materiał odnośnie tynkowania tego pomieszczenia i przygotowania go pod to, żeby w nim można było montować magazyn. I tutaj również w tej chwili pewnie widzicie właśnie miejsce, w którym wszystkie kable były poukładane. Tam był jeden wielki bajzel po prostu. Natomiast ta szafka, którą tam widzicie, rozdzielka, tam te wszystkie kable leżą na takim miejscu, gdzie będzie zainstalowany taki wspornik pod szafy energetyczne. I też jakiś czas temu Wam pokazywałem materiał z tego, jak szafę energetyczną opuszczaliśmy do właśnie piwnicy przy pomocy wciągarki. Ostatnio widzieliście materiał o klapie do tej piwnicy, bo to było też już zrobione, to jest też element całego tego przedsięwzięcia. A dzisiaj chciałem się skupić właśnie na tym, jak będzie robiony ten podest pod te szafy energetyczne. On będzie właśnie przygotowany, znaczy on już jest w zasadzie przygotowany, natomiast tak naprawdę, żeby to fajnie wyglądało, to wybieram się do cynkowni, gdzie pokażę Wam proces cynkowania tego całego elementu i będziecie mogli zobaczyć, jak to przebiega, jak to zostało zrobione, a w kolejnych materiałach będzie już zamontowany ten element i zobaczycie, jak układamy szafy, jak przygotowujemy pomieszczenie, w sensie malujemy, jeszcze wygładzamy i tak dalej. Także teraz będzie się działo, śledźcie kanał, zapraszam. Tutaj pod te szafy, co widzieliście, taką ramkę też sobie pospawałem. Właśnie, to będzie w piwnicy. Także właśnie przywiozłem ją do cynkowni. Doczekałem się, ta krata, którą przed chwilką widzieliście tutaj, za momencik trafi już do procesu obróbki. Także postaram się właśnie pokazać, jak to wygląda, jaki jest krok po kroku tego cynkowania, bo myślę, że może Was to interesować, no bo ta galwanizacja jednak jest procesem bardzo interesującym, moim zdaniem przynajmniej, a wielu z Was być może będzie potrzebowało coś takiego zrobić, więc oczywiście na końcu tego materiału zamieszczę Wam kontakt do firmy, z której ja korzystam, bo naprawdę ich usługi są rewelacyjne. Zapraszam do obejrzenia całego procesu. No i słuchajcie, to jest ta rama, jeszcze raz ją pokażę. I mamy właśnie w tej chwili początek procesu, to będzie odtrawianie. Odtłuszczanie. O, i odtłuszczanie, tak? Odtłuszczanie. Odtłuszczanie najpierw. Okej, okay, dobra. Czyli bierzemy sobie tą ramę. I w takiej wannie to się właśnie kąpie wszystko. Okej, okay, i tu mamy, aha, już mamy cały system do tego, tak? Mamy tutaj amperaż, woltaż. Okej, okay. I taki proces jak długo trwa mniej więcej tego odtłuszczania? Jest uzależniony od stopnia zabrudzenia towaru. Mhm. Aha, i tu mamy teraz taki jest, tak się aż widzę. Zachodzi reakcja chemiczna. Reakcja chemiczna, tak? Okej. Okay. Na tym momencie możemy na chwilę przerwać, bo to będzie trwało około 15-20 minut, także... Okej, okay. W ten sposób, dobrze, czyli to jest 15-20 minut takiego procesu. Czy możemy powiedzieć, co to jest za w środku, czy nie bardzo w tej wannie? Znaczy skład jest... Skład tajny, ale oczywiście, natomiast jakby... Odpuszczanie na bazie sody. Okej, czyli to jest coś sodowego, w porządku. Minęło 15 minut. I teraz wyciągamy to z tego odtłuszczania, tak. I będzie to myte
pod zwykłą bieżącą wodą. Zobaczcie, jak taki proces wygląda. O, właśnie. Zanurzymy teraz. Nie, nie, tutaj. Teraz do środka wypłujemy sobie. Aha, bo w środku w tym mogą tak pozostać. Czyli teraz idziemy. I teraz przechodzimy do kwasu, żeby było teraz wytrawione wszystko tak, co zostało. Zobaczcie, jak ta rama już zmieniła kolor w tej chwili po tym odtłuszczaniu. Mamy taką wannę z kwasem solnym, tak? Tak. I teraz wkładamy do kwasu. Wkładamy, żeby się nie zachlapać. Tak jest. I odbywa się teraz proces trawienia. Okej, okay. I teraz ten proces trawienia tutaj, jak długo to może trwać? W zależności od stopnia korozji, czyli musimy usunąć albo zender lub korozję do tego momentu. Tego się nie da określić, musimy to określać wzrokowo. Jasne, czy oceniamy po prostu przyglądamy się, co powiedzmy kwadrans tak mniej więcej, jak to wygląda. Podchodzimy, sprawdzamy, czy już jest element gotowy. Teraz idziemy umyć ręce i czekamy. Jasne. Czyli już się wytrawiła w tym momencie. Tak, proces trawienia się zakończył. Usuwamy resztki kwasu. Resztki kwasu. Zanurzamy cały element, żeby wypłukać w środku. I pukamy zewnętrznie. Pod ciśnieniem. Czyli teraz trafa to do kąpieli cynkowej. Tak, nakładamy element już. A, taka wielka wanna z cynkiem. Do wanny, do cynkowania. I to oczywiście musi potrwać teraz, tak? W zależności od tego, jak pan mówił, tak? W zależności od jaką od grubości, tak? Ile sobie klient życzy. Grubość. 40 minut musi polegać tak w wannie z cynkiem. Tam właśnie było zanurzone w wannie, jak widzieliście, a teraz będzie ustawienie parametrów do cynkowania, żeby ten cynk się prawidłowo osadził, czyli odpowiednie natężenie i odpowiednie napięcie prądu stałego do właśnie tej podane do tej wanny. I tu w tej chwili mamy 2 V. 2 V, czyli nie jakoś dużo. 250 amper, tak? Czyli mniej więcej 500 watów, pół kilowata mocy, żeby pocynkować takie ogólnie elementy, które są w tej wannie, prawda? I jeszcze chwileczkę i za chwilkę będzie już element wyciągany, ta nasza rama. Także zobaczymy, jak to wygląda, po czym będziemy pewnie utrwalać ten ocynk, który się osadził, tak żeby on był właśnie trwały, żeby to zaraz nie zeszło z tej ramy i potem element będzie sechł. No i minęło 40 minut, idziemy wyciągać element z wanny. Obniżamy prąd. Okej, okay. Czyli musi być zmniejszony prąd, tak. I napięcie też, czy... Też. Też, wszystko. Zaraz zobaczymy, jak wygląda ta nasza rama, która tutaj się komfortowo kąpie. I wyjmujemy element. Ja wyjmuję. O, zobaczcie, jaki ładny. Jak się błyszczy pięknie. Usuwamy pozostałość kąpieli. I do wody. I do wody do pukania znowu, tak? I pukamy element. I na zewnątrz. Czyli teraz ten właśnie ewentualny nadmiar cynku będzie też wypukany. Tak. Nadmiar cynku może nie, tylko pozostałość kąpieli. Aha. Bo to nie jest cynk. Okej. Okay. I teraz pukamy karcherem. Ok, i słuchajcie, teraz idziemy do utrwalania tego cynku, czyli do pasywacji. Tak jest. I to już jest bardzo krótki proces. To jest kilkanaście sekund, tak, w którym tak. Jest ta kolejna kąpiel. Także poczekamy chwileczkę. Ok, już. Usuwamy pozostałość.
kąpieli. Kolor już zmieniło, nie? Taki... Ewidentnie zmienił kolor, tak, to w takim krótkim momencie. I pukamy. Jest znowu pukanie. Na zewnątrz. Tak. I proces cynkowania. Jest zakończony. Jest zakończony. Tutaj na zewnątrz. I w tej chwili będzie sobie tylko schłoił to tak, żeby... O, nie. O, niech sobie coś... Ischnie. I koniec cynkowania. I koniec cynkowania. Czyli jak wyschnie, można zabierać. Tak jest. Znakomicie. Także ja bardzo dziękuję za informację. Tak. A resztę będziemy robić oczywiście na, że tak powiem, na bieżąco. Na bieżąco, tak jest. No słuchajcie, myślę, że Wam się podobało, że widzieliście, jak to wygląda. Całe cynkowanie, cały proces. Także jeżeli tak było, to oczywiście bardzo serdecznie, ale to bardzo serdecznie proszę Was o łapeczki w górę, o liczne subskrypcje, komentarze, napiszcie, co uważacie na temat tego procesu. W ogóle takie sposoby cynkowania, bo jak widzicie, to jest cynkowanie elektrolityczne, galwaniczne, a nie cynkowanie ogniowe. Natomiast no, proces, który chwilę trwa, ale według mnie jest naprawdę fascynujący i warty uwagi. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jeżeli jesteście zainteresowani, jesteście z okolic Częstochowy czy Częstochowy, chcielibyście cynkować, to namiar tutaj na Multimetal będziecie mieć w opisie filmu. Możecie przyjechać, dostarczyć materiały, oni Wam chętnie podcinkują. Także gorąco polecam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnego. Cześć!